witam serdecznie. Serwis Nasza Sprawa 24, Porta Pomorza. Dzisiaj mamy tutaj wprawdzie niedzielę, ale tutaj biskup prawosławny tutaj dyspensy niejako udzielił tutaj panom do pomocy i też nam pośrednio, i możemy tutaj staramy się ściągnąć te wiatrownice. Nie jest to łatwy proces. Tutaj ekipa się większa pojawiła, jest kilka osób więcej, 8 po 10. Będziemy tutaj wspólnie starali się te wiatrownice podnieść jakoś w dół, je tutaj spuścić. Tam widzimy, panowie zastosowali wciągarkę teraz i będą starali się tą wiatrownicę jakoś tam odwiązać i spuszczać pomalutku na dół. Wszystko to sobie będziemy tutaj obserwować. No i mamy, widzimy, wciągarkę doczepiona do sufitu, tam do rękę. Teraz będzie tutaj sekrowana liną. Będziemy tutaj patrzeć, jak ta skrzynka z tymi przekaźnikami będzie schodziła. Czyli nie jest to zadanie łatwe, nie ma zaangażowania większej ilości osób, ale myślę, że nie będzie teraz tutaj z tym aż takiego problemu. Na razie schodzi. Z tymi przekaźnikami od zasuwu mamy już na miejscu, praktycznie na dole. Zaraz będziemy mogli tutaj wykorzystać wciągarkę do innych celów. Jeszcze raz. Także to mamy. To fikę przestawimy. To mamy jedną rzecz i druga, teraz wciągarka. Pierwszą część rusztowania, którą mieliśmy tutaj zdjąć, to wzmocować kątem przyrodni, plus jeszcze zdjąć te elementy organu, które mamy na dole. Teraz cały czas panowie dbają, pan Josza i Sasza. Tutaj dowodzą inną sprawę w takich pracach. Rusztowanie też jest ich, także mamy drugą wiatrownicę. Teraz będziemy tutaj bez dźwigu chyba ściągać, bo chodzi o to, żeby też nie zniszczyć tych przekaźników, które są. Także musimy to popatrzeć na to, żeby tutaj naprawdę tego nie zniszczyć. Tu właśnie nie tu pojmać. Tam prosto schodzić niekomu. Nie, to na schody, na... Dla Witalija. Sasza, Witaliju dajcie. Witaliju, cieres schod. Tak on nie udzielił. Podzierżuli, ja nie udzielił. Dobra, teraz musimy to zrobić. Teraz musimy to dobrze zasekurować. My mamy wiatrownicę już po jedną. Na dole, zaraz ją tutaj przestawimy. A będziemy się teraz zabrać za te gorsze, te większe. No ale też trzeba je zdjąć. Już zostanie już tylko rozłożenie samej konstrukcji. Za chwilę taka wiatrowniczka to jest z panem Witalijem. Da. To tu mamy organy, widzimy. Teraz tutaj panowie. Środka? Tamta jeszcze belka jedna, Robert. Tam jeszcze ta, od zwierka. Ta. No da, ja panie ma. No, tu mamy kolejne elementy, które tutaj. Tylko trzymaj się dobrze, żebyś nie spadł. Ściągamy. Pomału to, co się tych elementów tam tu z zewnątrz ubywa. Kolejne elementy wędrują na dół. Nam już pomalutku zostają tylko te najważniejsze rzeczy.
No, to są te najbardziej niebezpieczne momenty pracy. Troszeczkę więcej właśnie. Przygotowanie jest trochę inaczej. Ojcem Kalijem, tak jak powinny też te wszystkie prace. Także... Także zobaczymy. I Linka jest mała wytrzymałość, wyratowany konę, także myślę, że jest to wytrzyma tyle. Trwa. Puskaj! No i mamy tą wiatrownicę z problemami, bez problemami, ale zdjętą. Całość konstrukcji lata jest jakoś niebezpieczny rodzaj pracy już. Ale nic innego nie zrobimy na razie. 500 kg. Ile? 500. 500, no to jest akurat najwięcej. To zobaczmy wszyscy. Koniec? Nie, bo musimy teraz tam przepuścić. Ja wiem, tylko teraz musimy ich wtedy inaczej zmienić. No to będziemy się za chwilę zajmować. Dawaj chwilę, zmienimy to dalej. Wytaczmy, wyjdziemy. Nie to. Dawaj, teraz zmienimy. Wygląda. Teraz tutaj to będzie trzeba na to teraz zdejmować. Będziemy zaraz myśleć, ale zobaczmy. W dalszym ciągu jest to ciężka praca. Idzie jak krew z nosa. Weź trzymaj linię z nim jeszcze. Ciężko nam to idzie, ale zobaczymy. Teraz już chcemy, żeby to po prostu nam zeszła jedna część. To jest po prostu... Nie. Niczego nie wierzę. Po prostu tak jakby... Nie Dobra. Teraz puszczajcie pomału. Pomalutku. Dobra, pomalutku. Po troszku, dobra. Jeszcze. O, tak, dobra. Wy w dół. Puszczajcie tak, tylko trzymaj, Robert. Tu nie w dół jeszcze. Tu jeszcze nie w dół. Tam w dół. Tam to, teraz puszczajcie. Sasza, dawaj w dół. Dawaj w dół. Nie, za belkę muszę być. Jak za belkę? No to sup. Przejdzie dobrze, zobaczysz, kurde. Nie podchodź tak. Dobra, i będziemy puszczać teraz. To dołem, na dolna część żeby zeszła. Dobra, хорошо. Хорошо. Teraz w dół. Sasza, dawaj w dół. Puszczaj w dół. Wy też puszczaj. Wypuszczajcie też. Dawaj w dół. Хорошо. Dobra. Ja to chciałem zrobić inaczej. Dobra, nie problem. To nie problem. Już, ты должен нехай пусть, нехай пусть, потом, я ходи, да, до это самое. Держи, Саша, нет? Я держу, держи. Один хватит. Dobra, w dół, dawaj w dół. Ja chcę nie odtolknąć. Robert, a to jak na tym się odsuł, to nie będzie problemem. Nie, szybko.
Я бы... Можно за белую? Ну лучше снизу. Под ней, чтобы она была. Чтобы вытягивать. Так. Держите. Ага. Widzimy to logistycznie skomplikowane dość, ale jak ta zejdzie, to mam dobrej myśli, że wszystko nam coś uda. Nie, nie po prostu. Dobra, i teraz proszę. Dobra, nic się nie dzieje. Stoimy się. A wy, wy puszkajcie. To dolna część może iść pierwsza, ja... Dobra, nie... Spokojna. Nie problem. Хорошо. Тока кончился? Не-не. Пускайте. Нет, одна часть. Давай, переворачивай. Давай. Дайте. Давай. Пускай. Веревки попускай. Мы попускали. Давай перевернем. Переворачивай. Что сейчас? Переверните, может, дальше как-то надо. Да, вот так, потянуть на сторону. Фу, на разве нам... Не, так может быть. Так, нех не надо. Это проблема. Сейчас я сделаю. А, они хотят подложить. Хорошо. Ну то мама еще готова. Мама такую нетиповую ситуацию, стоит в церкви, как вот так, я. Ну, они не очень торгану раскладывать. Но зато мама еще будет послушать, как ты будешь шпевать, и зато вот так, в той части, где эти цвета исправили в литургии, слышали, как там пани Валя шпевали. Prawosławny, już od mniej więcej rola zrobiła śpiew. Mamy drugą wieprownicę tutaj na dole. Cały czas chodzi liturgia, tak troszeczkę głupio nam jest robić, bo przeszkadzamy, ale to też jest ojca Witalia. Prośba, żeby to jakoś szybciej skończyć i zrobić, to także tutaj do pomocy zorganizować kilka osób. To wspólnie robimy, mamy te dwie najwyższe, z dwóch najwyższych poziomów zakręcia ściągnięte. One są bardzo ciężkie, tak wyszło, że muszą mieć po 500-400 kg. Ale mamy tak jak powiedziałem, tunel wytrzymałości ściągarka, z innej tej pomocy tej wytrzymałości. Jutro mamy podjechać aż do sztaparka, a kiedy będziemy tam
samochód, aby się przestawić, skorzystamy właśnie z tej sztaplarki. My słyszymy cały czas trwa liturgia. Ostatnie wykrycie. Zobaczmy, co stało na tego sam. Stelaż, karta z szasy, tak jak mówi ojciec Witalii. Już wszystko są na dole, tam jeszcze zostały nam tylko z końca dwie ostatnie od tego tego pedałowe. Ale to nie jest problem, bo są wcześniejsze, to są już naprawdę malutkie. Także na razie pukać poszło dobrze. Tak jak słyszymy, takie specyficzne warunki pracy mamy dzisiaj w niedzielę, ale trwa tutaj cały czas liturgia. No, dzięki temu też z kolegą rozmawialiśmy, że dzięki temu mamy możliwość posłuchać bardzo pięknego śpiewu cerkiewnego. Ale też najważniejsze, że to udaje nam się też tutaj te prace, które mamy tutaj. Dostaliśmy dyspenser księdza biskupa prawosławnego na możemy robić. Tak, właściwie my to jak my, ale tutaj panowie. Właśnie, to prawosławne. Nawet jakiś czas przerwałem, to się żegnają. Powiedzą, że chcą w drugim uczestniczyć, to wykonują różne gesty związane z odpowiednimi fragmentami. Ostatnio właśnie tam zobaczmy. Tutaj mamy dwa technice drugiego manuału, tego manuału. Trzeci, najgorszy to powrót, trzecia to największa wiatrownica, termin zimny, nawet na trzy, najmniejszy tutaj wiatr powietrza, magnesy były to ciężko. Tam już jest wiatrownica, żeby tym, one wszystkie były w takiej konwencji, żeby kilka by było dużo łatwiej zdjąć. To jest nowa problemu wtedy. Przed nami już tylko ta konstrukcja. Także nie było. A tutaj co się dowiedzieliśmy, tam w tym na ścianie, to jest ściana, która wykonana jest też z deski, to jest taki płyt. To są stare chyba meblowe, jakieś paździerzowe, może nie wiemy, takie wyrobe. I tam, kiedy one zostaną zdjęte, będziemy mogli zobaczyć, ojciec Witali nam mówi, tam są oświetlone wszystko, słuchacze się takie, jak te okna. I dzięki temu tutaj jest jaśniutko będzie. Także tutaj naprawdę ten cerkiew, ten chram, ta świątynia zyska na jakości. Zobaczmy tutaj wszędzie, gdzie tylko było można w swojej pracy. To są piękne, piękne sklepienia tutaj, te polichromy na to. Na koniec jutro, kiedy będziemy kończyć pracę, jutro to może jeszcze nie pokażemy. Idziemy teraz w komisji, teraz zobaczyć, jak to wygląda. Przytrzymać się z niszczymi, ale po prostu sfilmujemy. Mam takie te dwie deseczki, tu daj tu deseczkę jak wziąłem, żeby podłożyć. To, dawaj. Nie, też na pion. Na pion. Przecież ty wsywo na. No to. Tak, to dokładnie tak samo jak było ostatni raz. O. Tu lecisz. Nie. Daj tam. Żeby tutaj nie ten. Tylko teraz jeszcze tą deseczkę daj. Jeżeli chodzi o wiatrownicę, tak, mamy temat akurat zakończony. Zostało nam tylko jeszcze zebranie tej konstrukcji, a to już jest wpływem do tego, co było z wiatrownicami. Bułka z masłem. Cały czas słyszymy swoją piękną śpiewę.
ostatni element już konstrukcji tutaj do karkasa od organu. Kłaść na ścianę. Ostatni film wykręcę, żeby zmontować. Także no dzisiaj by było już chyba tyle. Do rana jeszcze nie postawią panowie, bo te wszystkie, które są tutaj takie brzydkie, takie pełne ciemne, te kolory takie niewyliczne, które ładne, muszą tutaj zdążyć, mam to jest to, że to święto, chodzi o to, żeby tak szybko wykonać. Zobaczymy teraz, telefon dzwoni, zobaczmy, Sasza od razu poleciał. Patrzymy sobie teraz jeszcze te ostatnie elementy konstrukcji tam zostaną zmontowane. Faktycznie ostatnia taka ciężka belka, która jest z tej konstrukcji swojej instalacji. Tam na ścianie zostało jeszcze 6 elementów, 7 stopy naprawy. Ten sztab metalowy celowników jest bardzo dużo, on jest ciężki. Także stale widzimy smyka, ale teraz za chwilę są tam trzymane liniami. Przez lutowanie, przez zaczynanie. Teraz jak to położymy tutaj na dół, to właśnie ja jestem, ja widzę. Nie, bo... Nie. Słuchaj, dajcie... Sasza, dajcie zdjęć, Tylko troszeczkę tam. Dobra. No też, żeby tak trzeba demontować, żeby nie uszkodzić innych elementów, to właśnie było podejrzenie, że zasoby możemy połamać niektóre. Takie rzeczy trzeba zwrócić uwagę. No to chyba na dzisiaj też będzie wszystko. Jeszcze nie są ostatnie nasze dni, bo nam jeszcze trzeba będzie tutaj przyjechać, być przy obecnym przy załadunku. 3 dni to będzie. Wszystko zależy, jak samochód przyjdzie. No i ile uda nam się załadować, bo jest tych elementów dużo i też są ciężkie. Ale myślę, że 2-3 dni będzie już można wszystko już opanować. Także na razie dziękuję. No i już teraz możemy powiedzieć, że na dzisiaj na pewno skończyliśmy. Mamy tutaj wystawione już te wszystkie wiatrownice. Wydzieliśmy, nawet zdemontowaliśmy już tam z tyłu ten stelażek całkowicie. Tam już nie ma nic kompletnie z organów pochodzącego. A panowie tutaj będą sobie tutaj... Pan Sasza, jeden Sasza, drugi Losza, Witalii będą jeszcze stawiać rusztowanie. Bo, tak jak mówiłem, całe to prezbiterium, ono będzie wyposażone już niedługo w ikonostas. Ten, który tutaj kiedyś był. Znaczy nie ten sam, tylko tak jak kiedyś tutaj był. No a organy pojadą sobie gdzie indziej i trzeba jeszcze je tylko załadować. Ale mówię, zobaczmy, my już kończymy na dzisiaj. Panowie natomiast będą jeszcze tutaj stawiać to rusztowanie. No i jak mówili, rano jeszcze i tak do pracy gdzieś idą dalej. Także na razie dziękujemy. Zobaczmy. Tyle czasu trzeba było poświęcić, żeby zdemontować te organy. Także do zobaczenia.